Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałbym pokazać, w jaki sposób można skonfigurować do optymalnej pracy Blendera. Optymalną pracę rozumiem przez swoje osobiste preferencje i przyzwyczajenia. Oczywiście każdy może korzystać z własnych. W każdym razie, uruchomiłem teraz Blendera w wersji 2.61.0. To jest dokładnie ta wersja, którą poprzednio instalowałem, z tym, że ona teraz znajduje się w postaci ikonki dodanej do panelu z narzędziami. Blender po pierwszym uruchomieniu ma tak zwane ustawienia fabryczne, o ile nie zmienialiśmy czegoś z nim wcześniej. Logo, które widać na środku ekranu, można zamknąć przez kliknięcie go lewym klawiszem myszy i teraz mamy już standardowy ekran Blendera. Blender uruchomiony w ten sposób jest troszeczkę większy niż sam ekran, dlatego dolnej części ich tych paneli z narzędziami nie będzie widać. Aby poprawić tę sytuację, należy okno Blendera zmaksymalizować, naciskając na przycisk maksymalizacji. Wtedy już widzimy te brakujące narzędzia. Czasami może być to lekko denerwujące, wtedy kiedy ich potrzebujemy, a ich nie widać. A więc tak, maksymalizacja okna to jest, że tak powiem, standard. I teraz możemy zacząć konfigurację samego programu. Pierwsza rzecz, ekran jest podzielony na kilka różnych części. Warto byłoby wiedzieć mniej więcej, do czego one służą. Nie będę o tym dużo mówił, bo o interfejsie zrobimy sobie osobny materiał. Natomiast warto tylko pamiętać, że na samym początku menu programu, to górne, jest odsunięte troszeczkę od górnej belki tytułu. W związku z czym tracimy na ekranie trochę miejsca i można, klikając na krawędź pomiędzy obszarem 3D a menu, przesunąć ten obszar trochę do góry. To powoduje, że zyskujemy tych parę centymetrów, czy też parę milimetrów, przepraszam. No i teraz nie mamy już tego paska. Ten pasek jest potrzebny po to, aby można było obserwować różnego rodzaju wydarzenia dziejące się w programie. Tutaj jest tak zwany status loga. Możemy obserwować, co się tutaj działo, jeżeli wykonujemy jakieś polecenia typu zapis, odczyt czy transformację. Na razie tego nie potrzebujemy, dlatego możemy takie okienko zamknąć. Teraz konfiguracja samego programu może być w każdej chwili przywrócona do swojej standardowej, fabrycznej postaci poprzez wybranie menu File i później polecenia Load Factory Settings. Po wybraniu tego polecenia, jak widzimy, wraca mi ten układ, który miałem przed chwilką, ale oczywiście okno pozostaje nadal zmaksymalizowane, bo to już zależy od menedżera okien, nie od samego Blendera. A więc ustawię jeszcze raz to pomniejszenie jakby panelu z widzianymi funkcjami loga. I teraz, żeby włączyć konfigurację, czy też żeby ustawić ją odpowiednio, wybieram znowuż z menu File polecenie User Preferences. Standardowo można nacisnąć Ctrl-Alt-U, aby wywołać okno z konfiguracją programu. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które można ustawić, ale prześlizgniemy się tak szybko po najbardziej, że tak powiem, ważnych i najczęściej stosowanych ustawieniach. Otóż na samym początku konfiguruję to, co jest w zakładce Interface. Mamy tutaj kilka opcji, które warto włączyć. I też znowuż nie muszę chyba, czy też raczej nie powinienem tłumaczyć na początku wszystkiego, bo ten materiał będzie za długi. W każdym razie, warto włączyć sobie Auto Depth, warto włączyć Zoom to Mouse Position i warto włączyć Rotate Around Selection. Te trzy opcje stosowane razem pozwalają wygodniej nieco pracować z wieloma obiektami na scenie, podczas gdy kilka z nich jest zaznaczonych. To jest podstawa, którą włączamy na pierwszym panelu o nazwie Interface. Następnie w panelu Editing włączamy w zasadzie nic. Możemy czasami włączyć sobie niektóre z tych opcji jak Visual Keying albo Only Insert Needed, ale to jest potrzebne do robienia animacji. Nie musimy tutaj nic kombinować. I później w zakładce Input włączamy sobie Continuous Grab. To jest funkcja, która pozwala myszy ustawiać różnego rodzaju parametry, przesuwać obiekty, wykonywać transformacje, ale także poza obszarem ekranu. Jeżeli będąc na widoku 3D wyjadę myszą poza ekran, nadal moja transformacja będzie mogła przebiegać, a mysz pojawi się po przeciwnej stronie. Jest to bardzo wygodne, bo czasami musimy zmienić coś o wiele szerzej niż pozwalano to ekran. Z tych rzeczy, które tutaj warto jeszcze włączyć, to jest tak zwany Orbit Style. Obecnie mamy Turntable włączony, co oznacza, że okręcamy czy też obracamy sceną 3D, korzystając z kółka myszy wciśniętego, ale robimy to w taki niezbyt wygodny sposób. Ja się przyzwyczaiłem do czegoś innego, dlatego włączam sobie tutaj Trackball. No i to jest w zasadzie wszystko, co można zrobić. Natomiast pod Linuxem są takie jakby ustawienia okien, że mogą wpadać w kolizję z pewnym skrótem klawiszowym, to znaczy Ctrl, Alt i 0 na klawiaturze numerycznej. Dlatego warto sobie jeszcze ten jeden klawisz skrótu zmienić. W tym celu wyszukam odpowiednią opcję. To jest opcja związana z kamerą. Jak piszę słówko cam, to znajduję wszystkie słowa w konfiguracji, które zawierają taki fragment. No i widzę tutaj coś takiego, że jest opcja Align Camera to View. I skrót do tej opcji to jest Ctrl-Alt-Numpad 0. Oczywiście to jest 0 na klawiaturze numerycznej. I teraz tak, ten skrót klawiszowy jest z jakiegoś powodu przechwytywany przez moją konfigurację okien. I żeby nie walczyć z tą swoją konfiguracją, wolę zmienić w Blenderze przypisanie klawisza. Aby to zrobić, klikam w obszar okna,
które jest z tym skrótem raz, klikam drugi raz i teraz naciskam kombinację na klawiaturze, która jest przeznaczona dla nowego skrótu. No i już mam zmienioną, poprzednio było Ctrl-Alt, teraz jest Shift-Ctrl. Ta konfiguracja już będzie działać i nie będzie wpadać w konflikt z Linuxem. I oczywiście mogę przywrócić standardowe ustawienia, jak nacisnę guzik Restore, ale na razie chcę z takimi zostać. To jest wszystko, co mogę tutaj ustawić na zakładce Input i mam także zakładkę tak zwaną Add-ons, czyli dodatki. To jest bardzo fajna zakładka, ponieważ zawiera mnóstwo skryptów, które są razem z Blenderem spakowane i mogą być użyte przez nas w dowolnej chwili. Trzeba je tylko włączyć. No i teraz wszystkie te dodatki dzielą się na kilka różnych kategorii. Każdą kategorię mogę sobie osobno kliknąć, wybierając jakby spod listy konkretne rzeczy. Mogę również wyświetlić wszystkie, tak jak to jest standardowo. Część z tych dodatków jest ukryta, dlatego że jest wyciśnięty guzik testing. Jeżeli włączę sobie testing, mam dodatkowo włączone do całej tej puli jeszcze skrypty, które są teraz w fazie testowania albo są z jakichś powodów niestabilne. No i teraz to, co warto włączyć na samym początku, to jest coś takiego jak Copy Attributes Menu. Może później wytłumaczę, o co chodzi, ale pozwala nam to kopiować różne właściwości pomiędzy różnymi obiektami, na przykład masę, jakieś kolory, różnego rodzaju zdefiniowane właściwości. Możemy również włączyć sobie 3D View Manipulator menu. Będę później korzystał ze Space Navigatora, być może, więc może się przydać. To, co jeszcze można włączyć i to jest przydatne, to jest Dynamic Spacebar menu. Również włączam, zaznaczając opcję. I to na razie powinno wystarczyć. Później będzie trzeba włączyć jeszcze dodatkowe kilka rzeczy. Do potrzeb robienia tutoriali i nagrań takich jak to, warto też włączyć sobie Screencast Keys. Czyli włączę tę opcję, zamknę chwilowo to okno, to mogę naciskając klawisz N otworzyć panel, w którym będę miał już uruchomiony to makro, które włączyłem, tą wtyczkę i mogę wtedy nacisnąć Start Display, aby pojawiały się naciśnięte przeze mnie klawisze. Nacisnąłem dwa razy spację. Nacisnąłem lewy klawisz myszy, prawy klawisz myszy, pokręciłem kółkiem. A więc w ten sposób można wyświetlić na ekranie te klawisze, które naciskam i nie muszę o nich później podczas tłumaczenia, co robię, cały czas powtarzać. OK? Więc teraz wróćmy do tego okna konfiguracji, bo to nie jest jeszcze wszystko, co można ustawić, co warto włączyć. W tym oknie jest jeszcze kilka innych rzeczy, które warto pamiętać, że można mieć. Na przykład coś takiego jak filtry importu, eksportu. Blender wspiera wiele różnych formatów plików, oczywiście ma swój własny natywny, który nazywa się Blend, ale można do Blendera albo z Blendera importować albo eksportować mnóstwo różnych rzeczy. Jest tutaj cała lista takich wtyczek, które obsługują te importy. Można na przykład z AutoCAD importować pliki albo eksportować, można z DirectX-a, z C3D Graphics jakiegoś, DXF-y można ładować, nawet jakieś formaty Blizzarda są obsługiwane. To, co chciałbym włączyć w tej sytuacji teraz, to takie standardowe filtry, z których często korzystam, na przykład importowanie obrazków z GIMP-a, importowanie obrazków jako pojedynczych, płaskich meszy. I z tego, co tutaj widzę, warto jeszcze można byłoby włączyć sobie na przykład importowanie struktur PDB z Brookhaven Databank. To są struktury atomów i cząsteczek, na przykład białek albo kwasów nukleinowych. Oto taka przyjemna rzecz. Natomiast mogę wyłączyć na przykład eksport do VRML-a. Wavefronta zostawię, UV Layout zostawię, Stanford.pl format nie będę używał. Widzę, że standardowo włączono już importowanie grafiki w SVG. STL-a również nie będę używał. Z tego, co jeszcze można włączyć tutaj, to jest na przykład coś takiego jak importowanie obiektów z MakeHuman. Mogę wtedy importować całe, że tak powiem, struktury, mesze, tekstury, a także sposób poruszania się jednostek ludzkich, jakichś modeli typu kobieta, mężczyzna albo jakichś ufolutków. Ok, tak patrzę jeszcze, co jest w tej liście, co można byłoby sobie włączyć albo wyłączyć i na razie wiele tutaj nie muszę zmieniać. Na razie wyłączę sobie również te filtry, ponieważ nie będę z nich korzystał. No, ewentualnie z 3D Studio niech sobie zostanie jakiś import. Dobra, myślę, że na tym etapie możemy zostawić konfigurację w tej formie i ta zakładka z dodatkami została omówiona. Teraz przejdźmy do zakładki Themes. To jest zakładka, w której możemy ustawiać, jak nasz Blender wygląda. Mówiąc krótko, jeżeli kliknę na przykład w panel User Interface, mogę zmieniać kolory, zaznaczeń albo różnych innych rzeczy, które w Blenderze będą ustawione. Zmiana, którą wykonujemy w takim oknie, dotyczy od razu całości interfejsu, a więc po zmianie koloru niebieskiego na zielony od razu widzę efekt. Jest to fajne, ponieważ można zobaczyć, czy te nasze zmiany mają rzeczywiście pożądany efekt, czy raczej psują interfejs. Można sobie także taki schemat kolorów zapisać przez Export Theme. Mogę go zapisać na przykład w katalogu Piotao, TMP, tam gdzie zapisuję swoje lokalne rzeczy, local. I tutaj mam jakiś theme
blendera gdzieś. No, akurat go nie widzę, więc sobie stwórzmy nowy. Niech to będzie blender. Zapisuję go teraz naciskając guzik export film. No i już mam. Mogę również wczytać jakiś temat, na przykład ten, który przed chwilką zrobiłem. No i cieszyć się z tego, że mam konfigurację zapisaną. Oczywiście to dotyczy tylko konfiguracji kolorów, ale niezależnie od tego, co robię na tej jednej zakładce, mogę również zmienić sobie dowolny inny układ, na przykład właściwości użytkownika, nagłówek, zmienić jego kolor, na przykład jasność czy gdzieś. Widać, że zmienia się już jasność, a nagłówek to jest właśnie to, co znajduje się tutaj na dole. Teraz następna zakładka, którą warto odwiedzić, to jest zakładka typu File, określająca w jaki sposób i w którym miejscu Blender będzie zapisywał pliki. Standardowo mam tutaj podane ścieżki dostępu i teraz widać, że w niektórych tych oknach, w niektórych paskach edycji jest ścieżka wpisana podwójnie. Przypomina to troszeczkę główny katalog, ale tak naprawdę podwójna kreska oznacza, że to jest katalog lokalny. Katalog lokalny względem położenia pliku, który akurat edytujemy. A więc jeżeli są dwie kreski, to będzie na przykład czcionka, też font, tekstura na przykład, czy jakieś wyniki renderowania zapisywane razem z naszym plikiem tuż obok niego w katalogu. Możemy oczywiście ustawić sobie, co chcemy, na przykład katalog tymczasowy możemy wpisać, żeby był szukany, czy też używany bezpośrednio w tempie. Jeżeli chcemy, nie ma problemu, ja sobie wolę wpisać katalog lokalny, chociaż takiego nie zawsze będę posiadał, nie szkodzi. Możemy również ustawić sobie, w którym miejscu będą pliki renderowane i tak dalej. To, co na tej zakładce warto włączyć, to oprócz konfiguracji ścieżek, również opcja kompresji pliku, który będziemy zapisywać. Czasami się to przydaje, zwłaszcza jeżeli pliki będą duże po edycji np. systemu cząstek, czy jakichś bardzo gęstych meszy z siatką, czy też np. przy nagrywaniu fizyki do krzywych IPO, czy też F-krzywych w tej nowszej wersji. Możemy również zaznaczyć sobie, aby były pokazywane miniaturki. Wtedy w podglądzie podczas wczytywania pliku będziemy widzieli tak troszeczkę, jak wygląda ten nasz plik, co w nim było. To dla przełomienia jest dobre. To, co warto również mieć na uwadze, to jak wiele plików będziemy mieli w liście ostatnio otwartych plików, w menu tutaj, gdzie jest Open Recent. Na razie mam tylko jeden plik. Oraz co będzie się działo, jeżeli zapiszemy plik, a jego poprzednia wersja na dysku już będzie. Mamy obecnie zapisywane dwie wersje zapasowe. Każda z tych wersji będzie nazywała się tak jak nasz plik, ale będzie miała rozszerzenie blend z numerkiem, np. blend 1, blend 2, blend 3 i tak dalej. Ilość takich kopii ustawiamy tutaj, standardowo są dwie, to można zostawić. Ponieważ Blender czasami jest jeszcze niestabilny i jest to wersja często bardzo rozwojowa, zależy od tego, którą sobie zainstalujemy, warto również ustawić sobie, jak często ma być plik zapisywany. Obecnie timer jest ustawiony na 5 minut, u siebie ustawiam to na 3 minuty. Ostatnia zakładka, która nam została, to zakładka System. Na tej zakładce możemy ustawić m.in. jaka jest rozdzielczość naszego ekranu w ilościach punktów na cal, ile przeznaczenie pamięci na tekstury albo na dźwięk, jakiego systemu dźwięku będziemy używać i w jaki sposób będziemy oświetlać obiekty na scenie podczas ich podglądu z cieniowaniem ciągłym ścian. No więc tutaj możemy to poustawiać. Zwykle ustawiam u siebie DPI ekranu na 88, ponieważ tak właśnie mój monitor ma. Możemy później te wszystkie czcionki zmniejszyć, ale myślę, że dla potrzeb tutorialu akurat lepiej, żeby były większe. Możemy włączyć sobie filtrowanie anizotropowe, na przykład czterokrotne. Możemy używać dźwięku na przykład w formacie OpenAL albo SDL, albo bibliotek Jack, których teraz nie mam zainstalowanych. Ja włączę SDL, ponieważ są lepsze do edycji filmów nieliniowej. I mogę ustawić sobie, żeby screencast był tworzony z prędkością 15 klatek na sekundę. W zasadzie to jest wszystko, co warto jest ustawić. Cała reszta opcji zostaje w zasadzie do obejrzenia. Można sobie na nie popatrzeć, a to okno z konfiguracją mogę teraz zamknąć. I teraz mój Blender jest skonfigurowany w taki podstawowy sposób, taki bazowy bardzo. Ta konfiguracja jeszcze mi nie wystarcza, ponieważ chciałbym też dostosować ekran do swoich, że tak powiem, preferencji. I teraz. Ten ekran należy wcześniej sobie jakoś ustawić w taki sposób, aby odpowiadał naszym potrzebom. To znaczy, można przesuwać te panele, zwiększać je, skalować, i zrobić z nimi praktycznie rzecz biorąc to, co się nam podoba. A więc troszeczkę je sobie ustawię. Na początku chwycę za krawędź pomiędzy obszarem 3D a panelem i ten panel lekko rozciągnę, niedużo. Teraz na samym panelu, w którymkolwiek miejscu, nacisnę lewy klawisz myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl. Przepraszam, nie lewy klawisz, tylko kółko myszy. To powoduje, że będę mógł przesuwając mysz w lewo i w prawo skalować powiększenie tego panelu. Zrobię troszeczkę mniejsze te guziczki, tak żeby były w miarę dobrze widoczne, a jednocześnie żeby się ich na ekranie mieściło sporo. Te wszystkie zakładki, których nie będę używał, pozwijam. 3D kursor na razie też nie będzie potrzebny.
Myślę, że Screencast Keys może zostać, LipSync i MHX powinny zostać. I teraz łapiąc za obszar, który jest po prawej stronie danej zakładki, wtedy kiedy ona jest zwinięta, tam gdzie są takie cieniutkie kreski ukośne narysowane, mogę tą zakładkę pociągnąć w dół i przesunąć. I te zakładki, których nie będę używał, mogę przesunąć niżej, ponieważ one będą mniej potrzebne i będą mi się mniej rzucały w oczy. Mogę również wyłączyć motion tracking, nie będę ich teraz korzystał z tego. Może mi się za to przydać coś takiego jak background images, może mi się przydać zakładka display. Tak to zostawię. Zakładkę transform pozostawię rozwiniętą i ten panel mogę teraz zamknąć, zwijając go do prawej strony całkowicie. Wystarczy go złapać myszą za krawędź i przeciągnąć w prawo. Mogę później taki panel otworzyć, klikając na znaczek plusa, ale to już jest obsługa interfejsu i tego nie chciałem teraz tłumaczyć. Klawisz N również pozwala taki panel ukryć. To samo zrobię z panelem po lewej stronie, to jest panel narzędzi. Otwiera się go nawiasem mówiąc przez nacięcie klawisza T. I teraz tutaj również przeskaluję troszeczkę te narzędzia, zrobię je całkiem niewielkie, wyciągnę do góry panel z operatorem. Przeskaluję również troszeczkę obszar tak zwanego timelinera, niech on będzie węższy, nie jest mi teraz potrzebny taki szeroki. I troszkę jeszcze rozsunę sobie ten podstawowy panel z narzędziami. Narzędzia również przeskaluję tak, aby były lekko mniejsze. Niestety nie mogę przeskalować tego elementu tutaj, to jest outliner. To malutkie okno outlinera może być większe lub mniejsze, ale to zależy już od DPI fontów, które ustawiłem w konfiguracji. Taka wielkość mi odpowiada i na razie może zostać. Oczywiście powinien ten panel wyciągnąć trochę bardziej, ponieważ tu jeszcze jest panel szukania, ale rzadko z niego korzystam, więc nie jest mi potrzebny. Ok, tak może wyglądać standardowo skonfigurowany Blender. Pozostała jeszcze jedna rzecz, ustawienie ekranu. Ekran ustawiam naciskając 1 na klawiaturze numerycznej i 0. To powoduje, że ekran ustawia się wtedy w taki sposób, to znaczy patrzę na niego od przodu, a widok jest nie perspektywiczny, tylko ortogonalny. I teraz, to jest właściwy punkt startowy, od którego chciałbym zaczynać przyszłą pracę z Blenderem. Warto byłoby taki punkt zapisać, aby można było Blendera uruchamiać i od razu mieć taki ekran. Tą operację robi się bardzo prosto. Wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl-U, pojawia się wtedy okienko OK, Save User Settings. Jeżeli zapomnimy na przykład o tym skrócie, warto sięgnąć do menu File i w menu File jest dokładnie ta sama opcja, Save User Settings. Jeżeli teraz wybiorę tę opcję, konfiguracja zostaje zapisana i zostaje utrwalona. Teraz jeżeli nacisnę Ctrl-Q, przepraszam, aby wyjść z Blendera, no to wychodzę z niego, mogę go jeszcze raz uruchomić i on jest w tej chwili dokładnie tak skonfigurowany, jak go sobie ustawiłem. Klikam lewym klawiszem, żeby zniknęło logo i jestem gotowy do pracy. Wydaje mi się, że to jest wszystko na ten materiał, wystarczy. Konfigurację Blendera powinniśmy mieć już w miarę opanowaną. Dziękuję za uwagę i do następnego zobaczenia. Na razie, cześć.